Kate Walker! Kate Walker! Oskarze, co się dzieje? Dlaczego pociąg się zatrzymał? Gdzie jesteśmy? Znowu rozkręciły się sprężyny pociągu, Kate Walker. Jeśli chodzi o pytanie odnoszące się do naszego geograficznego położenia, nie mam bladego pojęcia. Więc lepiej poszukajmy maszyny nakręcającej, mój drogi Oskarze. Mam nadzieję, że jest tu jakaś. Tutejsze powietrze jest tak zanieczyszczone, że nie powinienem ryzykować opuszczania lokomotywy. Moje styki skorodowałyby bezpowrotnie. Oczywiście. Zobaczymy. Do zobaczenia, Oskarze. Będę tu czekał, Kate Walker. Hej, wy tam!
pracujesz teraz dla Rosjan. Słyszeliśmy tutaj wiele oburzających historii o nich. Najważniejsze jednak, że jesteś cały i zdrowy. Gdy pomyślę o tej ohydnej fabryce, robi mi się słabo. Cieszę się, że uznano twój talent i że twoje nowe automaty zajmują miejsce robotników wykonujących manualne prace. Dumna jestem, że automaty Vorarlbergów przyczyniają się do poprawy życia innych ludzi. U nas w Valadilajne leczymy rany po latach wojny. Niektórzy ludzie powracają, inni nie. Powoli wraca życie w miasteczku, ale trzeba jeszcze czasu. Z wyrazami miłości, Anna. Mój Boże, Oskarze! Oskarze! Mów do mnie! Wszystko w porządku? To jest absolutnie niedopuszczalne, nie do przyjęcia i nieopisane. Zostałem zaatakowany. Co masz na myśli, że zostałeś zaatakowany? Moje ręce, nie mam już ich, zostały skradzione. Mój Boże, nie masz rąk. Ale kto to zrobił? Co tu się dzieje? Jednej rzeczy możemy być pewni, Kate Walker. Ta haniebna zbrodnia została popełniona przez barbarzyńcę, zepsute indywiduum, którego zachowanie pozbawione jest finezji. Czy przyjrzałeś się napastnikowi? Powiedz dokładnie, jak to się zdarzyło. Stałem tutaj, polerując mój metalowy mechanizm. Pomyślałem sobie, że przez ten pył w powietrzu dobrze byłoby... Oskarże! Byłem bardzo zajęty, gdy nagle poczułem dwie silne ręce chwytające mnie z tyłu i związujące mnie, zanim mogłem zdążyć się obronić. Chciałem krzyczeć, ale napastnik zakneblował mnie tak, że nie mogłem wydać z siebie żadnego dźwięku. Potem pozbawił mnie rąk za pomocą przerażających szczypcy. To było straszne! Wierzę ci, mój biedny Oskarze. Ale czy go widziałeś? To był prawdziwy barbarzyńca, mówię ci. Miał nabiegłe krwią oczy, stalowe zęby i brązową, łuskowatą skórę. I wydzielał cuchnące zapachy. To był potwór, Kate Walker. Prawdziwy potwór. A miał też... broń. Oskarze, proszę, uspokój się. Wszystko będzie w porządku. Dobrze, skończyłam. Uważaj na siebie, Oskarze. Powodzenia, Kate Walker, i nie zapomnij o mnie. Halo? Kate, tu Dan, słyszysz mnie? Dan? Dan? To ty? Nie słyszę cię zbyt dobrze. Dan? Chcę pogadać. Muszę pogadać. Nasza ostatnia rozmowa nadal... to ważne. Dan, przerywa. Zadzwonię do ciebie, gdy wyjdę z tej kopalni. Kopalni? Kate, dzieje... muszę pogadać. Słuchaj, coraz gorzej cię słyszę. Rozłączam się. Jeśli to ma zadziałać, potrzeba czegoś jeszcze.
Zbyt ciemno, by iść dalej. Mogę się zgubić. Nie muszę tego robić. Drzwi są zamknięte. Muszę znaleźć inny sposób. Tędy nie przejdę.
Tak? Kate, słyszysz mnie już teraz? Tak, słyszę cię doskonale, Dan. Ale nie mogę teraz rozmawiać, bardzo się spieszę. Chciałem cię przeprosić. Wiem, że ostatnio nie byłem zbyt wyrozumiały. Trochę się z tym kiepsko czuję. Dobrze, jesteś kochany, ale naprawdę muszę kończyć. Nie gniewam się na ciebie, więc nie martw się. Muszę dorwać kogoś i to szybko. Ale Kate, Kate, to bardzo ważne. Oddzwonię, Dan, przepraszam. Nie muszę tego robić. Drzwi są zamknięte. Hej, ty! Kim jesteś? Uważaj, ostrzegam cię. Nie boję się ciebie. Czego chcesz? Dlaczego to zrobiłeś? Musiało zajść jakieś nieporozumienie. Myślisz, że kradzież to tylko nieporozumienie, co? Oddaj mi moje ręce, teraz! Twoje ręce? A co masz tam przy ramionach? Wszystko ci wytłumaczę. Zrozum, nie jestem złodziejem. Włamałeś się do mojego pociągu, napadłeś mojego maszynistę, okaleczyłeś go i ukradłeś jego ręce. Poza tym nie jesteś złodziejem. Nie ukradłem ich, panienko, tylko pożyczyłem na chwilę. Chyba sobie żartujesz. Nie żartuję z ciebie, nie pozwoliłbym sobie na taką swobodę. Należą do Oskara, mojego maszynisty automatu. Dlaczego je ukradłeś? Są wyjątkowe, prawdziwe cuda mechaniki. Nigdy nie byłbym w stanie sam zaprojektować takich rąk. Nigdy. Cóż za fachowość. Cóż za precyzja.
To niesamowite! Absolutnie wyjątkowe! I tylko dlatego, że ci się podobało, to je ukradłeś? Tylko je pożyczyłem, panienko. I czasowo, rozumiesz? Oczywiście zwrócę je, gdy nie będą mi już potrzebne. Możesz... Słucham? Zrozum, że te ręce są potrzebne do ukończenia mego planu. Nareszcie ukończę pianistkę automat i spełnię moje marzenia. Wszystko jest już na miejscu. Zamieniłem tę starą, zbędną fabrykę w magiczny teatr. Jak widzisz, piece, rury, kominy zostały zamienione w jedne gigantyczne organy. Będę mógł akompaniować najwspanialszej śpiewaczce żyjącej na ziemi. Teraz potrzebna jest mi tylko ona. Przykro mi, kompletnie nie rozumiem nic z twojej opowieści. Bez rąk mojego maszynisty nie ruszę się w dalszą podróż. Wszystko, co zaprojektowałem, wszystko, co wymyśliłem, wszystko jest dla niej, czy rozumiesz? Jej, och, usłyszeć ponownie jej śpiew tutaj w mojej fabryce. Ale kim ona jest? O kim mówisz? Helena, jedyna, Helena Romański. Jej głos jest taki czysty, jak anioła. Pewnego dnia przyjechała tutaj do Konkulsgradu. Śpiewała, no wiesz, wtedy, gdy nasze miasto przemysłowe było u szczytu. Och, to już tak dawno, to było jak nierzeczywiste, to było magiczne. Ocaliła moje życie i nadała mu sens. Kiedy się dowiedziałem, że program wydobywczy miał być porzucony, a to miasto przemysłowe miało pójść w zapomnienie, że ja, jego dyrektor, byłbym nikim, tylko strażnikiem tych rdzewiejących resztek minionych lat, wtedy po raz pierwszy obmyśliłem plan sprowadzenia z powrotem Heleny Romańskiej do tej fabryki, ale tym razem śpiewałaby tylko dla mnie samego. A czy jej się to podoba? Pewnie, pewnie. Jak się dowie, że to wszystko zrobiłem dla niej, gdy zda sobie sprawę, jak przemieniłem rozległą sieć rur i kanałów, by stworzyć najbardziej imponujące organy wszechczasów. Wtedy, wiesz, to nie było małe osiągnięcie, panienko. Kiedyś płynęło tędy płynne żelazo. Teraz niosą się tu tylko piękne melodie. Wtedy zdałem sobie sprawę, że muszę stworzyć pianistkę automat. Rozpaczałem, że nigdy nie uda mi się stworzyć rąk, które byłyby wystarczająco skomplikowane, ale wtedy ty przyjechałaś. Co za szczęście, nie sądzisz? Tak, to był szczęśliwy zbieg okoliczności dla kogoś stąd. Więc kiedy powróci tu Madame Romański? Kiedy odzyskam moje ręce? Nie wiem. Może ktoś powinien jej poszukać, powiedzieć. Hej, może ty pojedź. Im szybciej ją sprowadzisz, tym wcześniej wyruszysz w swą dalszą podróż służbową. Czy to nie świetny pomysł? A obiecujesz, że gdy Helena zaśpiewa, oddasz mi ręce mojego automatu? Obiecuję, moja droga. Masz moje słowo. Cóż, chyba muszę ci uwierzyć. Dokąd w takim razie mam ruszyć na łowy za tą śpiewaczką? Nie mam pojęcia, ale jako kobieta światowa nie powinnaś mieć żadnych problemów z jej odnalezieniem. Helena Romański była światową sławą. Zebrałem wiele przedmiotów, pamiątek po niej, które trzymam w pokoju. Świątyni jej osobistej chwały. Powinnaś to zobaczyć. Cała ta historia jest bardzo zwariowana. Wspominałeś coś o pianistce automacie, prawda? Gdzie go znalazłeś? Sam go skonstruowałem, moja droga. Z wyjątkiem rąk, oczywiście. Przyznaję, że nie doceniłem złożoności tej części projektu. Ręce pianistki są przecież bardzo ważne, ale dosyć. Teraz ma już doskonały zestaw rąk. Twoja pasja mnie zadziwia. Czy zaprojektowałeś tu jeszcze jakieś inne automaty?
Nie, nakręcane mechanizmy nie interesują mnie zbytnio. Po prostu potrzebny był mi robot zdolny akompaniować na olbrzymich organach Helenie Romańskiej. Dostosowałem istniejący model, wybrakowany automat sekretarki. Zrekonstruowałem i przystosowałem go do nowej funkcji. Istniejący model, powiadasz? Czy znałeś kiedyś Hansa Vorarlberga? To był geniusz mechaniki, tak jak ty. Hans Vorarlberg? Tak. Lub może... nie wiem. Nie. Pewnie, rozumiem. Jednak zadziwia mnie liczba automatów funkcjonujących w tym porzuconym kompleksie. Moja droga, jedno jest pewne. Przez wiele lat byłem tu całkiem sam. Jeżeli ten człowiek przyjechał do tego miasta, to wyjechał dawno, dawno temu. Wybacz, muszę iść. Niech tak będzie.